Zagrojcie Tatruniowi. W szkole podstawowej nr 2 w Lubomierzu po raz 21 odbył się powiatowy przegląd zespołów kolędniczych. Na scenie zaprezentowali się dzieci, młodzież i dorośli artyści, amatorzy. Wszyscy oni kultywują i pielęgnują tradycję kolędowania, która jak nigdzie indziej w Polsce jest w ten sposób podtrzymywana. Nasi pradziadkowie, dziadkowie, ojcowie to przedstawiali, no i my też się tak cały adwent my trenowali, uczyliśmy się. Chłopcy powiedzieli, ja już chodził już prawie 30 roków i trochę im podpowiedział, jak to mają się dostosować. I oni mnie posłuchali i tak zrobili. I dziś te, co się za to kultywują i za to nie zaginie u nas w Lubomierzu. Jestem zachwycona, no i będę na pewno za rok z powrotem. Czy długo się przygotowywaliście? Ładne pole tygodni, ale to widzicie jak wyszło, super wyszło, tego się trzymamy, zadowoleni są sami siebie. Występy grup kolędniczych z Gwiazdą, Turoniem i Chrodami to już tradycja. Z dbałością o szczegóły przygotowane występy i dialogi, stroje i śpiewane kolędy były przez publiczność nagradzane brawami, a wszystkie wykonania oceniało profesjonalne jury. Ja się poświęcałem, żeby to ładnie wyszło, no pobijałem nogi, no klucha mi taka wyszła. Ale trzeba było się poświęcić, no wszystko dla drużyny, nie? Czy mieliście tremę? Trema zawsze jest przed wszystkimi występami, ale jakoś sobie poradziliśmy i myślę, że wyszło fajnie. Przygotowaliśmy się tak gdzieś 2 miesiące, ciężka praca, ale daliśmy radę, nauczyliśmy się. 2 miesiące nam wystarczyły, chyba dobrze występowaliśmy. Chcemy też podziękować naszej pani Katarzynie Stach, bardzo włożyła też dużo trudu i pracy, no i, wszyscy, no i dziękujemy bardzo. Pasterze przybywali do żubka, witali, bo właśnie ta prostota przychodziła pierwsza. Staramy się zagrać to jak najlepiej, jak możemy. Widzę, że się nam udaje, to nas też wciąga. No i cóż więcej, to motywuje, o. Promujemy to naszą kolędę z roku na rok. No i nie chwaląc się, mamy dość porządne sukcesy. Rodzice i młodzież i wszyscy się angażują w te występy, bo mamy takich małych, większych i największych, no po prostu. No. A my jako najstarsza grupa dzisiaj za chwilę będzie występować młodzież od nas, pod kierownictwem tej samej pani dyrektor Haliny Gosal. I także cieszy nas to po prostu. Występy kolędników oprócz lokalnej społeczności oglądali również samorządowcy i politycy. Swoje kolędowanie sprzed lat wspomniał również Wiesław Janczyk. Chodziliśmy do sąsiadów po kolędzie i pamiętam przemoknięte buty, pamiętam zimno, chłód, wysokie zaspy śniegu i mówię uczciwie, kolędowaliśmy bez gwiazdy. Staraliśmy się ładnie śpiewać, ale nie mieliśmy gwiazdy. Gospodarzem wydarzenia była gmina Msza Nad Dolna. Co roku przegląd kolędniczy odbywa się w innej miejscowości zagórzańskiej gminy. Najlepsze tradycje kolędnicze to właśnie tutaj w Przysiłku Królewska Góra. Także z prawdziwą przyjemnością poleciliśmy tą placówkę i ten przysiłek, Związek Podhalan, żeby to oni zorganizowali kolejny, czyli już 21 przegląd kolędniczy w Lubomierzu. Powiatowy zresztą. Wspaniała impreza. I wspaniała atmosfera, coraz wyższy poziom kolędowania, ale też i uczestników, którzy właśnie od małego kolędują, cieszą się tym kolędowaniem, a my słuchający też, słuchając, cieszymy się, świętujemy to święto kolędnicze w powiecie limanowskim. W przeglądzie kolędniczym w Lubomierzu wystąpiło ponad 20 grup. W ciągu 2 dni można było zobaczyć kolędników z terenu całego powiatu. Można było również zobaczyć różnorodność wykonywanych programów, bo każdy zakątek naszego regionu, nawet ten najmniejszy, był właśnie reprezentowany. Królowie przyszli do Heroda, po czym śmierć zabiła Heroda i śmierć z diabłem się cieszyli. Była trema? Malutka była, ale było dobrze. Jak długo się przygotowywaliście do tej sceny? Miesiąc przygotowania w szkole, w sali. Długo się przygotowali i ciężko. Pomagały nam pani nauczyciel Joanna Bańdo i pan Mateusz Frys. To jest naprawdę wielka wartość, co podkreślali nasi goście z Wielkopolski, z Koszalina czy z Kłodzka. Że no u nas no wspaniale się kultywuje te przeglądy kolędnicze. To, co zamiera w całej Polsce, ale u nas jeszcze dalej jest to
to żywe. Organizatorzy wydarzenia byli bardzo gościnni, zadbali o podniebienia zarówno gości zgromadzonych na sali, jak i uczestników samego przeglądu. To jest Marysia, druga Marysia, Ewka, Ania i Ania. Wszystkie grupy kolędnicze, które tutaj występowały, dostały poczęstunek. Owszem, wszystkie grupy dostały poczęstunek pełny, zadowoleni są bardzo, że smakowało im, byli bardzo, bardzo zachwyceni. Żeberkiem na ostatek dla gości, dla wszystkich. Pracowałyśmy już od piątku. Tak powiedziawszy, no i później robiłyśmy to, co do nas należy, wydawałyśmy, myłyśmy, sprzątałyśmy, no i tak to się kręciło. Zwycięzcy konkursu w Lubomierzu będą nasz powiat reprezentować w Bukowinie Tatrzańskiej i na pastuszkowym kolędowaniu w Podegrodziu.